zacząłem. Witam na kanale Pewek Recycling. Witam wszystkich widzów, witam wszystkich subskrybentów. Wtorek. Wczoraj byłem zmęczony, nie pojechałem na teren, gdzie były wystawki. Mam czego żałować. Kolega podesłał mi zdjęcia, no myślałem, że mi żyłka pęknie. Łącznie z akordeonem znalazł, nie? Także ciekawe fanty były wczoraj. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Mały rejon wystawkowy. I chyba 9 peweksów do zaliczenia, jak już będę w tamtym rejonie. Żal nie skorzystać, nie? Także co, lecimy z tematem. Zobaczymy, co będzie. Byłem na wystawkach? Oczywiście, że tak. Pierwszy pańki wjeżdża. I klasyka, ale ciężka. Super. Zabieramy. Ojojojojoj, ciężkie. Jeszcze przegląd, co tu ewentualnie. Tam nic. O, jeszcze jakaś rurka. I to by było na tyle. I fajnie. Dobry zegar z mechanizmem. A zabiorę. Będzie mokrąc. Jest to? Jest. Zabieram. Przy okazji takie coś wpadło. No i oczywiście, że... elektryczna. Nie wiem po co kabel. Chyba do zapalarki. Ciach. Jak widać, coś powoli się zbiera. No i coś dla strażaków. Odkurzacz. Ogólnie to już jestem w trzecim peweksie i myślałem, że już nic z tego nie będzie. Ale... nie jest źle. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Szkoda, że połamane. Ale ciężkie, strasznie ciężkie. Tylko z czego to jest wykonane, to jest chyba... no nie wiem, zobaczę. Jest mi zobaczę. Ciekawego jeszcze? Nie widzę. Dobra. I... o, będzie rurka i krzesełko. To ciekawe, co tu się jeszcze kryje. Nie wiem.
No, dokładnie. No, fajnie. Ale co dalej? Wyglądało tak apetycznie, a to tylko plastikowe rurki. No cóż, trzeba się zawijać dalej. Ogólnie nie wyglądało, że będzie ciekawie, no ale jest kilka płytek. Forma do pieczenia, kabel antenowy, troszkę blaszek. Może być. Lecimy dalej. Cicho, nie to wleci. No i oczywiście co Ewelina widzi? Klatkę. Na targ jak ta lala. To ją trzeba gdzieś tu. Na razie. A właśnie, przed chwilą pan wynosił deskę do prasowania, tutaj tylko szmatka do zrzucenia. No i pewek był zamknięty, więc poprosiłem, czy może zostawić otwarty. Mówi, że ok, nie ma problemu. To tam jeszcze o jakieś tam płytka wjechała, puszki i coś tam jeszcze, jakaś drobnica. Lecimy dalej, szperać. Jak będzie otwarte? Z tej strony zamknięte. To idę zobaczyć z drugiej. Pierwsze tankowanie poniżej 6 zł. 5,98 w Gdyni. To lecimy dalej z tematem. Ciekawe miejsce, okulary nie ma. I tak. I tu jest dużo słońca. O, telefon znowu wypadł. Nie chcę to wylać. Następny odkurzacz. O, ciężki. W siatkach nic. I tutaj też nic. A, nie z tej strony. Tutaj muszę to wrzucić. A co tu leży? A tu leży rozmontowane krzesełko, ale o. Jeszcze czegoś. No jest nic, tylko nie interesuje, a jest jeszcze reszta wiesiaczka. Nie ma. Dobra. No chyba. A tutaj jest. I kawałek fotelika. No i będzie cacy. Podbieramy. Zatem na taśmę. Kolejny. Ostatni złomik na dzisiaj. Także nie jest źle. Oj, nie chcę się zmieścić. Czyli dla każdego coś dobrego. A tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście przestrzeń ładunkowa się zwiększyła, bo wywaliłem te półki, co tam były. Były dla mnie zbędne. Jest dobrze. Także na dzisiaj kończymy. Dochodzi północ. Dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen tego złomu. Pozdrawiam.
Dobra, jeszcze mała aktualizacja, bo to leżało za. A to leżało w peweksie. I to by było dzisiaj na tyle. Do następnego. No i jestem zmuszony dograć drugą dogrywkę. Rowerek. Dwie stalowe hulajnogi, jedna aluminiowa. I trochę rurek. Także dzisiaj poszło naprawdę dobrze. Teraz muszę to rozpakować, bo rano potrzebuję pustą furę. I teraz już naprawdę koniec. Nie będę wam truł. Biorę się za robotę. Jeszcze raz wysokich cen i dużo złomu. Pozdrawiam.